Mariusz Olkiewicz, Indekage.pl. Znajdujemy się w Warszawie po konferencji ACA 96 przed galą, która już 8 czerwca jest ze mną. Jeden z bohaterów, Karol Cyliński. Witam serdecznie. Cześć, witam wszystkich. No właśnie, wolałbym na tym zakończyć, ale od tego jednak zacznę. Nie dał Ci Bajsangur powiedzieć, dlaczego fani 8 czerwca powinni odpalić transmisję ACA, a nie otwarty Polsat, więc chciałbym, żebyś dokończył, bo widziałem, że chciałeś odpowiedzieć na to pytanie. Tak. Chciałem odpowiedzieć. Ja właśnie też trochę się odniosę do słów Marcina i właśnie popieram te słowa Mandela, co wcześniej mówił, że dla nas to jest, ja to odbieram, tak nawet w taki sposób ambicjonalny, że dla mnie to jest taki policzek w twarz. Dla mnie, jako takiego naprawdę sportowca, który stracił zdrowie, który tyle zostawił serca w treningach, już nie mówię o samych walkach, w treningach, żeby dojść do tego gdzie jestem i to, co tam osiągnąłem w miarę, bo jestem spełnionym sportowcem. I wychodzą, robią takie gale i oni potem, ci kibice nas łączą. Nawet którzy nie interesują się MMA, łączą nas, mnie z Najmanem. No to dla mnie to jest takie, kurde, no upodlenie. Policzek w twarz, no. Także ja nie jestem naprawdę, jeżeli chcecie obejrzeć dobre MMA, to zapraszam na ACA, obojętnie którą galę obejrzyjcie, była w Rosji też super, dobre walki, nie oglądajcie tego, nie wiem, możecie sobie obejrzeć, jak będziecie gdzieś, nie wiem, no. Chcieli, kurde, nie wiem, poprawić sobie humor, to obejrzyjcie sobie tych durni. A jeżeli macie ochotę i chcecie dowiedzieć się, o co chodzi w takim prawdziwym MMA, włączajcie na ACA. No tak naprawdę moglibyśmy zaprosić na ACA, na KSW, na FED, na Slugfest, na Armię Fight Night, na Babylon. Gdzie byśmy nie zaprosili, to poziom sportowy będzie wyższy. Właśnie o to chodzi. No to dlatego tak jak mówię, to jest, oni robią, no ktoś chce zarobić, fajnie, niech się zarabiają. No ale dlaczego, niech nas fani nie łączą po prostu z nimi, nie? Dobrze, teraz przejdźmy do ACA i do najwyższego poziomu sportowego, no bo tutaj nie ma o czym absolutnie mówić. Czy ty uważasz, że na tym etapie kariery, gdzie ta kariera tak naprawdę nie rozpędza się, tylko zostało się tych walk 5, 7, 3, nie wiadomo, ale pewnie mniej niż 10 i to ja ci oczywiście tego nie życzę, ale raczej bliżej końca niż początku, rewanż z Luke'em Barnattem. Czy twojej opinii jest to dobre dla ciebie teraz zestawienie i potrzebne ci teraz? Czyli potrzebne, ja jestem głodny walki, potrzebuję walki, potrzebuję motywacji do treningów, bo też ciężko, nie ukrywam, że ciężko mi jest po tylu latach, ciężko jest zmotywować się do dobrego treningu i ja potrzebuję takiego czegoś, żeby funkcjonować, żeby oddychać, no. A to, że Luke, wiadomo, no, jeżeli chodzi o rewanże, no to wiadomo, no ten, kto wygrał, to chce iść dalej, tak? Nie chce się cofać, nie chce jakoś, ale Luke nie jest złym zawodnikiem. Chce tego rewanżu, mówił w wywiadzie, że to jest jego marzenie. No lubię spełniać te marzenia, dlaczego? No moje marzenie się nie ziściło, nie zdobyłem pasa, no przynajmniej może jego marzenie uda się zrealizować, tak? No i dlatego pomagam, no, w tych takich jego marzeniach. No a jeszcze, też chcę przypieczętować, jakaś tak inna taka motywacja, że może trochę z tej złej krwi, że mnie też denerwuje to wszystko, czy coś. Nie wiem, no, tak jakoś. Nie, ja nie patrzę, mam walkę, nie koncentruję się, dla mnie ryj to ryj. Tak. Łukasz Jurkowski powiedział, jak ty gdzieś tam w którymś wywiadzie, chyba nawet bezpośrednio po walce, powiedziałeś, że trzeba się zastanowić nad tym, co dalej. On powiedział, że spokojnie, ochłonie, znam Karola i jestem spokojny o to, że wróci i Łukasz się nie mylił. No tak właśnie jest, no wiadomo, no zawsze po... A nieco mówi, bo wrócił po dużo dłuższej okresie niż ty. Nie ukrywam, że ta walka, no byłem zawiedziony, ale to też... No nie zawsze to jest tak, jak byśmy chcieli, no ale nie można się poddawać, nigdy się nie poddawałem, jestem, były różne kontuzje, gdzie już powinienem dawno skończyć i niektórzy też mi wróżyli, że Karol, słuchaj, weź zajmij się czym innym, już wiadomo, z tymi kontuzjami, co masz, co miałeś, to już nie czas,
jednak się nie poddaję, cały czas idę do przodu i jakoś to wychodzi. I uznałem, przemyślałem to sobie wszystko, ból minął po kontuzji, więc dostałem propozycję, no i jestem. Myślisz jeszcze o pasie, czy jakby na razie skupiasz się na tej walce tylko i wyłącznie? Nie mogę tak sobie myśleć o pasie, wiadomo, skupiam się, to już nie jest ten poziom, że ja sobie nie przejmuję się teraz tą walką, tylko już myślę o następnej. Nie, skupiam się na tej walce i powoli, co krok krokiem, no wiadomo, no jeżeli będę wygrywał, to będą musieli mi dać tą walkę o pas też, wiadomo, ale no będzie to 3-4 walki, nie wiem, jak mi się uda za tego życia zdobyć ten pas, no będę jeszcze raz próbował, jeżeli dotrwam. Jak przygotowania w tej chwili wyglądają? No bo jeszcze trochę czasu zostało, więc gdzieś ten chyba wypadałoby okres sparingowy zaczynać albo trwać w nim. Tak, jestem w okresie sparingowym i właśnie tak jak mówiłem wcześniej, te triki swoje, jakieś nowe akcje szlifuję na sparingach. Mam fajnych sparing partnerów od siebie z klubu, wysokich chłopaków, którzy mnie dociążają, zdrowi, młodzi, też chętni walki, także no, mam ciężką przeprawę na sparingach i mam nadzieję, że to zaowocuje. To kto Cię dociąża aktualnie? Aktualnie taki Adam Kowalski, teraz właśnie też zaczął już sparować przed walką z Rafałem Kieńczykiem, Piotr Grażewicz, Sylwester Borys, no jest paru jeszcze chłopaków. Także. Adama Kowalskiego bym w takim razie zapytał, no bo wiadomo, że Rafał Kijańczuk zdarł się przebojem w ogóle do MMA, nie do Fenu, tylko po prostu do MMA. Teraz będzie walczył w Fenie, no ale M1 go pozwoliło mu walczyć gdzie indziej, ale on cały czas myśli o tym pasie M1 i wie, że dostanie walkę o pas, ponieważ mistrz już praktycznie odszedł do UFC. Natomiast Adam Kowalski na tym tweetapie Fenu, jakby nie tyle, że zbuntował się może trochę, ale powiedział, że nie skazujcie mnie na porażkę, ta walka jeszcze się nie odbyła, dajcie, naprawdę udowodnię, pokażę wam, nawet trochę go to rozjuszyło, że Rafał jest skierowany już na bohatera, na gwiazdę, więc ja się bym chciał ciebie zapytać, na pewno widziałeś kilka walk Rafała, wiele nie można z nich wywnioskować, no bo mówię, że trwały bardzo krótko zazwyczaj, ale czy w twojej opinii Adam Kowalski jest absolutnie w stanie zdominować i pokonać Rafała Kieńczuka? Adam Kowalski na pewno nie jest słabszy od Rafała Kieńczuka. Wiadomo, to jest wszystko. Ja też kształtowałem swoją głowę przez kilka ładnych walk. Także Adam na pewno w tych walkach, co pokazuje na treningu, jeszcze nie jest tym Adamem Kowalskim, co na treningu, ale mam nadzieję, że to będzie na tej walce, a jak nie, to na następnej. W takim razie chciałbym zapytać jeszcze o twojego kolegę klubowego, mam nadzieję, że nadal kolegę klubowego, Mameda Khalidowa, jak wygląda dzisiaj ta sytuacja. No wiem, że jakieś wakacje były, ale z tego, co mi wiadomo, to on trenuje tak jak do walki. Nie twierdzę, że ta walka ma być, tylko chodzi mi o to, że po prostu te jednostki treningowe są, jakby to wiele się nie zmieniło. Teraz Mamed ma Ramadan i ja go nie widuję, nie, po prostu nie ma go, jest wyjechał chyba do Czeczenii. I z tego, co widzę go tam na Instagramie czy coś, no to wiem, że tam coś rusza się, cały czas trenuje, także no to jest tak jak mówiłem wcześniej też, my jesteśmy z tego pokolenia, że lubimy to, nie na pokaz, nie jakiś tam, bo teraz jest na to jest fame, znaczy na to teraz jest, to jest modne i zaraz trenujemy, my po prostu jesteśmy sportowcami z krwi i kości, którzy od dziecka widzieliśmy, co chcemy w życiu robić. No wiadomo, no jeżeli to jest dla mnie sukces, że udało mi się robić to, co lubię. O, i to jest dla mnie dużym sukcesem. A czy podzielasz zdanie Michała Kity i Łukasza Jurkowskiego a propos tych młodych wilków? Bo sporo osób zastanawia się, dlaczego organizacje kontraktują zawodników grubo po 30, dinozaurów, jakkolwiek. I obaj panowie, czy Michał, czy Łukasz, poparł teraz też to zdanie w swoim blogu i w późniejszych wypowiedziach, że jeżeli te młode wilki są gotowe, to niech nas zepchną z tej sceny i pokażą, że są od nas lepsi. Też jesteś tego zdania? Bo niektórym zawodnicy, niektórym uważają, że im się już należą wielkie pieniądze, wielkie walki, wysokie miejsca na karcie walk. Zobaczymy, jak będą tyle trenowali, co my, czy jak im się będzie chciało dalej walczyć i trenować, to wtedy mogą się wypowiadać, jeżeli chodzi o tych dinozaurów, którzy są grubo po 30.
Także no, wtedy możemy dyskutować i wtedy oni powiedzą, a mogę się założyć, że jeżeli będą tyle trenowali co my lat i będą w tym sporcie na wysokim poziomie i wtedy nie wierzę, że coś będą mogli nam zarzucić, że my tu jesteśmy niepotrzebni. Bo teraz oni mają łatwo. Teraz jest, wszystko jest na tacy, są cateringi, są fizjoterapeuci, są... Większe pieniądze, więcej sponsorów. Są sponsorzy przede wszystkim. Po prostu są sponsorzy. Tak. Są trenerzy, którzy już wiedzą, jak podchodzić. Oni wiedzą, ci młodzi się na nas praktycznie, na naszych błędach się uczą. Także zobaczymy, niech będą trenować 13-14 lat typowego MMA. I zobaczymy, jak będą chcieli w moim wieku walczyć, no to super. To tylko im gratulować. To znaczy, że na pewno nie będą nas skreślać i wtedy na pewno będą chcieli odrzekać te słowa, że dinozaury są, że my jesteśmy dinozaurami. Tak jest. Nie pytam o to bez przyczyny, ponieważ w ostatni, w miniony weekend w Rio de Janeiro odbyła się gala UFC, na której BJ Penn, Jose Aldo i Anderson Silva wszyscy przegrali swoje walki, dlatego też pytam o to, czy faktycznie dochodzi już do drugiej, a może nawet trzeciej migracji w pokoleniach w klatce. No wiadomo, to starzejemy się, na pewno nie będziemy lepsi w tym wieku, ale chcę chociaż się utrzymać na tym poziomie, żeby jeżeli będą mnie lali, to tak jak powiem, skończę karierę szybko. Po prostu nikt nie lubi porażki ja będę się głupio, będę ciężko się z tym czuł, że po prostu będę przegrywał walki i na pewno to skończę, ale jeżeli jeszcze mnie nie leją i udaje mi się wygrywać, to nie zostawię tego. I tyle. No, Anderson Silva pewnie z tego samego założenia wychodzi. Że dlaczego? No, robi całe życie to, co robi i to, że wiek, dlaczego? Jeżeli udaje mu się wygrywać, to a niech teraz zastanawia się, czy to jest jego wybór, czy on chce teraz już skończyć karierę, czy nie chce, że po prostu zdrowie, czy są lepsi. Wiadomo, no, są lepsi, młodsi są lepsi. Ja też byłem lepszy, jak miałem kurde 20 lat. Może Karol, dziękuję Ci bardzo za wywiad, jak zwykle przyjemność. No i co, widzimy się w Łodzi. Widzimy się. Dzięki wielkie.